Doda zajrzała do telefonu Pachuta. Po obscenicznych wiadomościach nie wytrzymała. Wszystko opowiedziała. Doda to znana, barwna postać show biznesu. Piosenkarka od jakiegoś czasu jest w związku z Dariuszem Pachutem. Gwiazda właśnie wyznała, że zna hasło do telefonu partnera oraz czasem przegląda jego zawartość. To, co znalazła, oburzyło ją. Szczegóły. Doda i Darek Pachut. Doda w 2022 roku związała się z Dariuszem Pachutem. Para rzadko pojawia się razem publicznie, a w sieci nie ma zbyt wiele ich wspólnych zdjęć. W zeszłym roku media donosiły, iż przeżywają kryzys w związku. Dziś jednak nadal są razem i jak można wywnioskować, świetnie im się układa. Gwiazda niedawno ogłosiła, że kończy z koncertowaniem, ale wystąpi jeszcze kilka razy. Doda zaśpiewa podczas wyborów Miss Polish America. Dlatego też udała się do Chicago. W podróży towarzyszy jej ukochany oraz jego dzieci. Dariusz będzie towarzyszył Dodzie w podróży do Chicago. Zabierze ze sobą córkę i syna. W planach mają zwiedzanie miasta, a na miejsce dotrą biznes klasą, podawał portal shownews.pl. Wokalista chwaliła się w social mediach, jakimi luksusami się otacza. W trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych Doda będzie obchodzić 40. urodziny. Doda chroni związek z Pachutem. Wokalistka w niedzielę 11 lutego dodała nowy post na Facebooku, a jego treść brzmi: dziś mija 7 miesięcy, odkąd nie pokazuję prywaty w mediach. Do tekstu Doda dołączyła link do najnowszego odcinka DODAPHONE, jej autorskiego formatu, którego można wysłuchać na antenie radia RMF FM. Artystka odbiera w nim telefony od swoich fanów, z którymi rozmawia na różne tematy i stara się pomóc z problemem. Ostatnio piosenkarka poruszyła kwestię chwalenia się i pokazywania relacji w mediach społecznościowych. Doda wyznała, że decyzja o odsunięciu jej związku z Darkiem Pachutem od internetu wyszło im na dobre. To jest straszne, że dożyliśmy czasów, w których prawdziwa miłość nie ma prawa odbijać się w oczach partnera, tylko w telefonie i oczach tysięcy ludzi, których nawet nie znamy. I tylko wtedy może okazać się tą prawdziwą i satysfakcjonującą, powiedziała gwiazda. Doda zna hasło do telefonu Pachuta. Na antenie RMF FM Doda wyznała także, że na świecie jest wiele kobiet, dla których to, że mężczyzna jest zajęty, nie robi żadnej różnicy. Ujawniła, że jej poprzedni partnerzy otrzymywali niedwuznaczne wiadomości. Teraz historia się powtarza z Dariuszem Pachutem. Przy okazji ujawniła ciekawą informację o ich relacji. Myślicie, że jakikolwiek mój publiczny związek był barierą dla kogoś? My ze swoim partnerem mamy hasła do swoich telefonów, widzimy kto, co do nas pisze. Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia, propozycje randek. Do wszystkich moich partnerów, aktualnego również. Jak ja bym pokazała te screeny, zrobiła z tego całą galerię, to by było im wstyd, bo większość z nich ma też swoich partnerów, powiedziała Doda. Jesteście zaskoczeni?